Dnia 6 grudnia 2016 roku obradowała Komisja Oświaty Rady Miasta Siedlce. Jednym z omawianych tematów było przygotowanie siedleckich szkół do reformy oświaty. W perspektywie kolejnego roku już 7 poziomów ewentualnie plus zerówka. Nie. Przedstawimy w odpowiednim czasie, kiedy zostaną przygotowane już projekty. Dobrze, czyli 7 klasy w siódemce nie będzie. Symulację mamy, tylko że będziemy rozładowywali tłok w szkołach podstawowych i to będzie naczelna zasada. Będziemy starali się organizacyjnie, równomiernie rozłożyć uczniów we wszystkich 12 obiektach. A decyzją administracyjną w jaki sposób? Nie, decyzją administracyjną, nawet już w dzisiejszym projekcie ustawy przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego proponuję ją przeczytać. W artykule 207 jest norma, że organ prowadzący szkoły może wskazać niektórym uczniom, którzy nie mieszkają w obwodzie szkoły, inną szkołę. Może. Tak, jak może, rozumiem, to i ponieważ w 6 szkołach nie zmieszczą się uczniowie z całych siedlec, w związku z powyższym będzie to koniecznością, czy się komuś podoba, czy nie. Ja bym miał prośbę, proszę, teraz tak. Skończysz, tylko... Dobrze. Czy to się komuś podoba, czy nie? Nie wiemy jak Państwu, ale nam takie słowa wypowiedziane w tym kontekście z niczym dobrym się nie kojarzą.